Serdecznie witam. Spotykamy się dzisiaj z panią Izabelą Litwin z Fundacji Jesteśmy Zmianą i porozmawiamy na temat banków, na temat tego, co w finansach naszych w Polsce się obecnie dzieje. Witam panią. Witam, witam państwa. Parę miesięcy temu spotkaliśmy się w gronie takich niezależnych mediów i tam myśleliśmy, co by tu zrobić, żeby coś wspólnie zrobić. No i z tych wszystkich różnych pomysłów, kilkudziesięciu, wyszło nam, że na początek możemy zrobić taką akcję, która już została ogłoszona, polegającą na tym, że zmieniamy swoje konta bankowe z banków tych komercyjnych na spółdzielcze. I może proszę powiedzieć, o co chodzi, jaki jest to pożytek, czy to w ogóle ma sens? Tak. Proszę państwa i proszę pana, akcja została zainicjowana dlatego, że uważamy, że przemoc finansowa w Polsce jest przytłaczająca. Po prostu wszyscy czujemy tę przemoc. Równocześnie wiemy, że banki zachodnie, które dominują w naszym systemie finansowym, transferują na zachód ogromne pieniądze. Banki spółdzielcze są tworzone przez osoby fizyczne, tak jak każda inna spółdzielnia. Czyli jeżeli określona ilość osób się zdecyduje założyć bank spółdzielczy, to wtedy oczywiście taki bank może założyć, jeśli spełni określone warunki. Banki zachodnie chcą się wynosić. Tak, właśnie, prawda? To jest bardzo ciekawe zjawisko i proszę sobie wyobrazić, że z jednej strony my chcemy, żeby oni się wynieśli, ale z drugiej strony mamy także sygnały, że banki matki zachodnie wydają jednak polecenia do banków, do swoich oddziałów i do banków córek, które są na terenie Polski, żeby jednak zamykały swoją działalność.